Otóż tak naprawdę zaczynając, to jest to czwarta nasza siedziba. Pierwsza siedziba urzędu wiązała się wraz z powstaniem gminy Mielec, czyli z datą 1 stycznia 1973 roku, wtedy kiedy to weszła w życie ustawa o reformie administracji i władzy państwowej, która tworzyła tą datą właśnie gminę Mielec. W ślad za tym trzeba było zorganizować urząd. Ten urząd był zorganizowany przy ulicy Kościuszki pod numerem 13. W tej chwili znajduje się tam bursa szkolna, a więc budynek funkcjonuje, ale gmina tam była krótko. Starania ówczesnego naczelnika gminy, pana Stanisława Kani, szły w kierunku takim, aby poszerzyć możliwości lokalowe dla gminy i dlatego w roku 1973 przenosimy się do nowego, dobrze, że mam tutaj suflera, osobę, która zna historię od potrzeby, panią Teresę Zalotyńską, którą oczywiście wczoraj się konsultowała. A więc w 1975 roku przenosimy się do budynku przy ulicy Mickiewicza 34 i jest to budynek prywatny, który wynajmujemy. Ponieważ budynek prywatny od rodziny państwa Kazanów jest budynkiem też niespełniającym oczekiwań do końca, nie możemy tam przeprowadzać remontów, nie można go adoptować na cele takie bardziej biurowe, dlatego kolejny włodarz gminy, pan Władysław Ochalik, zaczyna starania o to, aby zakupić już własny budynek i udaje się to. Udaje się to i 23 września 1993 roku gmina kupuje budynek przy ulicy Jadernych, kupuje go od spółdzielni, tak jak mówią zresztą akta kupna-sprzedaży, od spółdzielni Jedność. Tak naprawdę pracownicy przenoszą się z marszu do tego budynku, rozpoczynają od razu pracę i tak naprawdę cały czas ten budynek jest remontowany, malowany, udoskonalany, aż w którymś momencie, a tak naprawdę w poprzedniej kadencji, widzimy, że jest już niewystarczający na potrzeby gminy. Pierwszym pomysłem jest, żeby może Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla tej instytucji wynająć pomieszczenia i pada na tutaj pomysł, aby zaadoptować pomieszczenia w budynku, w którym państwo się obecnie znajdują, czyli w budynku, no i tutaj muszę całą nazwę powiedzieć, Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki RUCH. To budynek, który o dziwo jest równolatkiem gminy, jej powstania, bo tak naprawdę powstaje rok później niż gmina, czyli w styczniu 1974 roku. Pani Zofia Błach, kierowniczka wraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz ze swoimi pracownikami, przenosi się tutaj jesienią 2008 roku. Ale historia okazuje się, że nie kończy się dla nas związana z tym budynkiem, bo jesienią, kiedy ruch, tak pospolicie zwany tutaj przez nas, czyli ten, kiedy sama instytucja przechodzi w ręce prywatne, wtedy istnieje możliwość, pojawia się możliwość zakupu tego budynku. Dzięki przychylności radnych gminy Mielec zostaje podjęta uchwała i decyzja o zakupie budynku i zimą, w grudniu pan wójt pojechał do Warszawy podpisać akt notarialny. Gmina staje się właścicielem tego budynku. Proszę państwa, no remont długi, półtora roku trwający, nie od razu żeśmy się zabrali do roboty. Trzeba było przede wszystkim zgromadzić odpowiednie fundusze, ale po trwającym półtora roku remoncie pierwsze osoby dokonują przeprowadzki tutaj 12 marca tegoż roku, po to, żeby oficjalnie rozpocząć działalność już od 1 kwietnia, ze zmienionymi adresami, jako ostateczna siedziba taka docelowa urzędu. Ponieważ wspominałam poprzednich włodarzy gminy, którzy dokonywali tak znaczących zmian, muszę powiedzieć, że tych zmian dokonał obecnie nam tutaj sprawujący władzę pan Kazimierz Gacek. I jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie taką dygresję może, że tak naprawdę na próżno by pewnie szukać tutaj wśród tych murów przeszłości z lat 70. tej pierwszej gminy, kiedy powstaje.
Ale proszę Państwa, jak Państwo będziecie mieli ochotę tylko i chęć, będziecie chcieli zobaczyć nasze pomieszczenia, to w jednym z pomieszczeń wisi taki zegar. Zegar, który zupełnie odstaje od wystroju tego wnętrza. Jest to zegar zakupiony w 1974 roku, jak mówią książki z kolei inwentarzowe. I jest to zegar, który odmierzał czas. Odmierzał czas na Kościuszki, odmierzał na Mickiewicza, na Jadernych wisiał całe lata w sekretariacie. Teraz znaleźliśmy mu miejsce tutaj w pomieszczeniu numer 6 i myślę, że będzie nam odmierzał tylko same dobre chwile, takie ku rozwojowi tej gminy. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, powiem jeszcze może parę słów. Budynek nabyliśmy, jak tu powiedziała Pani Sekretarz, w grudniu 2011 roku i myśleliśmy, jaką koncepcję wybrać, aby go dobrze zagospodarować. Udało się to zrobić według następujących reguł. Proszę Państwa, dół cały budynku jest przeznaczony dla, można powiedzieć, bezpośredniej obsługi mieszkańców, interesantów. Parking jest zarówno wewnątrz, jak i tutaj na zewnątrz. Jest go, wydaje się, wystarczająco, natomiast jest jeszcze dodatkowo jest podjazd dla niepełnosprawnych, są ubikacje, wszystko przygotowane również dla osób, które mogą mieć problemy z komunikacją, z poruszaniem się. Jest to budynek przyjazny dla osób niepełnosprawnych, ponieważ, jak powiedziałem, wszystkie rzeczy są załatwiane na parterze, na jednym poziomie. Tu również mieszkaniec gminy, interesant, znajduje, proszę Państwa, salę obsługi mieszkańca, który się w tej chwili znajdujemy. Na tej sali obsługi na bieżąco załatwić może wszystkie sprawy, włożyć podanie, dostać potwierdzenie złożenia podania oraz informacje, jak dalej z daną sprawą postępować, co urząd będzie robił, który z pracowników urzędu będzie ją prowadził wraz z dokładnymi danymi, jak z daną osobą się kontaktować. Proszę Państwa, kolejną sprawą to jest to, że tu na dole są umieszczeni pracownicy, którzy generalnie na co dzień zajmują się bezpośrednią obsługą mieszkańców. Mamy to tutaj obok archiwum, wydaje się, że dość nowoczesne, a dalej salę posiedzeń Rady Gminy, salę zebrań, do której Państwa zapraszam na zakończenie tutaj oględzin tego budynku, zwiedzania. O, to za duże słowo. A zapraszam serdecznie tutaj, prawda, do sali obsługi. Do sali posiedzeń Rady Gminy. Szanowni Państwo, wydaje się, że to ułożenie będzie dość funkcjonalne. U góry są pokoje księgowości, oświaty, informatyka, zarządzania kryzysowego, no i tam też wójt, prawda, ma swoje pomieszczenie, żeby może nieco tak wyżej, ale doglądał lepiej tych spraw, które są na terenie gminy. Szanowni Państwo, tak mniej więcej to się udało zrobić. Chciałbym podziękować tutaj od razu firmom, które i osobom, które nam tutaj pomagały. Proszę Państwa, mam tutaj podziękowania dla firmy Megaron, proszę Państwa, dla pana Tomasza Kornata, który wykonywał pracę na budowie tego obiektu, jeżeli pan Tomasz jest. I chyba nie ma wykonawcy, to przekażemy. Jest przedstawiciel wykonawcy, jest pan. Proszę bardzo, zapraszam. Dziękuję. Teraz pan będzie tu cały czas nad budową czuwał. Był tu na miejscu i można powiedzieć, że doglądał na co dzień tego, co było wykonywane. Szanowni Państwo, w imieniu pana Tomasza, właściciela firmy Megaron, chciałem podziękować Gminy. Jednocześnie chciałbym życzyć wszystkim Państwu, pracownikom i interesantom bezpiecznego, bezawaryjnego korzystania z tego obiektu, który dzisiaj oddaliśmy. Jednocześnie chciałbym dodać, że pan Tomasz osobiście nie może być dzisiaj z nami. Chciałbym za to przeprosić.
ze względu na trudną sytuację w rodzinie. Dziękuję bardzo. Tutaj szczególnie odznaczyć, podziękować jest pan Bogusław Niedbała, inspektor nadzoru, za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami adaptacyjno-modernizacyjnymi budynku magazynowo-biurowego pod potrzeby Urzędu Gminy w Mielcu. Pan inspektor Niedbała, pan inżynier tutaj bardzo mocno czuwał nad każdym elementem tego budynku, a zatem jemu się należą szczególne podziękowania. Czy jest może pan inspektor, chociaż... Chciałem bardzo w imieniu Bogdana podziękować, ale tak się składa, że Bogdan jest akurat u mnie pracownikiem. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że dodatkowo nas zwracał w tej przebieg prac. Ale wiem, że jest sumienny. W tym względzie jestem przekonany, że skoro on to nadzorował, to będzie to wszystko dobrze funkcjonowało. A przy okazji chciałbym panu wójtowi, wszystkim pracownikom i mieszkańcom gminy Mielec życzyć jak najlepszego użytkowania tego obiektu. Jestem przekonany, że przyczyni on się do lepszej obsługi wszystkich mieszkańców. Chciałem państwu powiedzieć, że moja pierwsza praca to była właśnie tutaj w gminie wiejskiej Mielec, oczywiście nie w tym pięknym budynku. Życzę wszystkiego najlepszego. Do pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Henryka Niedbały. Nie trzeba przedstawiać, wszyscy znamy. Proszę państwa, chciałbym podziękować również panu Krzysztofowi Cyganu, radnemu naszej gminy, za fachowe doradztwo, pomoc w realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy przeprowadzeniu prac adaptacyjno-modernizacyjnych w budynku magazynowo-biurowego. Nie wiem, czy Krzysztof jest, ale dlatego, że dzisiaj również są pewne wydarzenia meteorologiczne i Straż Pożarna jest bardziej zaabsorbowana działaniami. W każdym razie, gdyby nie było pana Krzysztofa, to mu przekażemy. Proszę państwa, podziękowania szczególne dla pana Jana Burego, dyrektora DPS-u w Mielcu oraz pracownikom DPS-u za pomoc, którą tutaj pan dyrektor nam świadczył przy przeprowadzce do nowego budynku Urzędu Gminy. Nie ma pana dyrektora, ale ja bardzo dziękuję. Przekażę na pewno. Pomoc społeczna trzyma się razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Waszu. Proszę państwa, tutaj szczególne podziękowania mam dla naszych strażaków z gminy wiejskiej Mielec. Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Mielec za staranną i pełną zaangażowaną pracę społeczną przy przeprowadzce urzędu gminy w Mielcu. Proszę państwa, panowie strażacy swoimi rękami na swoich plecach wynieśli cały nasz majątek z tamtego budynku tutaj. I mogę powiedzieć tutaj z wielkim zadowoleniem, że nic z tego majątku nie uszkło. Po prostu wszystko wnieśli, nic nie obili, nic nie stłukli, zrobili to bardzo starannie i doskonale. Panowie, jest to po prostu pokaz waszej sprawności. Serdecznie wam dziękuję, panowie. Pana naczelnika tu widziałem i pana komendanta zapraszam obydwu. Panie Włodzimierzu, proszę się nie chować. Państwa liczę, że ten budynek będzie też i pewną inspiracją do bardzo dobrej pracy wszystkich pracowników. Robimy dużo, żeby nasz urząd był zarówno przyjazny, jak i sprawny. Żeby urząd był przyjazny, gmina, żeby działała sprawnie. Proszę państwa, świadczy o tym również tutaj certyfikat ISO, który jest powieszony na ścianie, który nasza gmina posiada, certyfikat w zakresie zarządzania jakością. Szanowni państwo, tak to jest, że gmina sprawuje zarówno zadania własne, samorządowe wobec mieszkańców, jak i też zadania rządowe. Jest jak gdyby organem administracji, organem państwa polskiego. I proszę państwa, wierzę głęboko, jestem tego przekonany, że pracownicy gminy będą stać w tym budynku na straży naszych praw konstytucyjnych, na straży naszych wolności, będą służyć mieszkańcom jak najlepiej, tak jak powinien służyć funkcjonariusz publiczny. Jest to moje głębokie przekonanie i wiem, że kadra jest w stanie to osiągnąć. Jesteśmy, myślę, zobowiązani służyć z troską mieszkańcom, tym osobom, które potrzebują pomocy. Niestety, no, nasze czasy takie są, że coraz więcej tego naszych działań, naszego życia zależy od
jakichś decyzji, od administrowania, od zarządzania i od bez urzędu można powiedzieć, z jakimś czasami z przykrością, że się nie można niekiedy obejść. Ale chodzi o to, proszę Państwa, żeby w tym urzędzie było przyjaźnie, żeby było dobrze, żeby mieszkaniec wiedział, po co przychodzi i w jaki sposób zostanie obsłużony. I liczę na to, że ta sprawność, ta jakość będzie się z każdym dniem jeszcze bardziej poprawiać. Będziemy zmierzać do czegoś, co się nazywa doskonałością, ale czego nie da się osiągnąć. Dlatego też i liczymy, że z dnia na dzień będzie lepiej, że będziemy współpracować razem z sobą i że również Państwa uwagi, uwagi naszych mieszkańców będą sprzyjać temu, by jak najlepiej ta nasza służba była wykonywana. Bo praca w urzędzie, co zawsze powtarzam swoim pracownikom, to jest służba. Tak mnie uczono, proszę Państwa, przez 20 lat mojej kariery zawodowej. Tutaj jest Pan Naczelnik, która to może tylko potwierdzić, że praca w urzędzie to jest służba. Proszę Państwa, i tej dobrej służby, w tym dobrym budynku wszystkim życzę. Prosiłbym, jeżeli są goście, żeby chcieli zabrać głos, powiedzieć kilka słów do Państwa. Prosiłbym zatem o podejście. Kłaniając się dzisiaj panu wójtowi i pracownikom urzędu, chciałabym powiedzieć, że zgromadzili się na tej uroczystości zacni goście od księży proboszczów, zaczynając od księży z Bazyliki Mileckiej pod wezwaniem świętego Mateusza, parafii Rzędzianowickiej, parafii wcześniej, parlamentarzyści, ale panie i panowie, którzy wszyscy pracujemy na rzecz mieszkańców. Miałam tą przyjemność, że wiem, jak zmieniały się kolejne siedziby gminy Mielec. I naprawdę jesteśmy pod dużym wrażeniem. Podzielamy tą radość zarówno pana wójta, samorządu gminy wiejskiej Mielec, ale i pracowników. Powiemy, że będą to znacznie lepsze warunki do obsługi klientów. Podziwiamy waszą służbę, ale podziwiamy również wasze działanie na rzecz przedsiębiorców i stwarzania dobrego klimatu dotyczącego rozwoju. Jesteśmy pod wrażeniem, jestem również pod wrażeniem, iż corocznie jako gmina dbacie o przedsiębiorczość i ustalacie nagrody osób, które są aktywne w gospodarce. I pani Anna Kolisz była taką laureatką kobiety roku w zakresie przedsiębiorczości w gminie wiejskiej Mielec. I myślę, że państwa Koliszów firma jest przykładem tego, że również można, mając doskonałe pomysły, ale i determinację, realizować przedsiębiorczość. I to jest doskonały przykład dla bardzo, bardzo wielu przedsiębiorców z terenu gminy, ale myślę, że Polski również. Doskonałej współpracy samorządowi gratuluję ze wszystkimi służbami. Przede wszystkim dzisiaj ze strażakami, bo oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem i od 2 dni jest ogłoszony jeden z najwyższych stopni dotyczącej bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa i podwyższenia stanu służby. I myślę, że razem z wszystkimi służbami obronimy się przed przyrodą. Samorządowcom, bo wiem, jak bardzo cieszył się pan wójt z tej decyzji, która była trudna. Bo zawsze w środowisku, jeżeli podejmowane są decyzje związane z nowym obiektem, z czymś dla urzędników, tak to ludzie określają, to jest decyzja ryzykowna. Ale ta decyzja samorządu pokazuje, że jest to decyzja dla ludzi, dla ich lepszej obsługi i tego pracownikom życzę. Szczególnie w dniu dzisiejszym, który jest Światowym Dniem Rodziny, dla służb, które zajmują się pomocą rodzinom, ośrodkom pomocy społecznej tu, w tej gminie, ale i w całym powiecie, najlepsze życzenia, bo to dla was, ale i dla waszych podopiecznych jest to miejsce spotykania się i rozwiązywania najtrudniejszych problemów rodzinnych. Czego państwu życzę, bo jesteście jako gmina, gminą, która dba o rozwój przedsiębiorczości, organizujecie konferencje
jak zmienić środowisko, jak najlepiej rozwijać przedsiębiorczość. Tego życzę, aby Wam się te wszystkie plany i zamierzenia udawały, a myślę, że z dużą radością, ale i z łezką w oku, wszyscy, zaczynając od przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckiego Henryka Jedbały, poprzez byłego wójta Ochalika i wszystkich, którzy tutaj pracowali, widzicie, jak ogromnie się zmieniło, jak nowe obowiązki i jak wszyscy, którzy załatwiają tutaj interesy mieszkańców, będą z tego zadowoleni. Ja myślę, że otwarcie urzędu jest jeszcze jednym powodem, z którego mieszkańcy miasta Mielca będą się cieszyli. Dlatego, że to miejsce zacznie inaczej żyć i na pewno rozpoczną się różne inwestycje, zarówno samorządowe, jak i otoczenie związane z tym miejscem. Życzę pracownikom tego, aby Wasza współpraca obywatelami, z mieszkańcami gminy była jak najlepsza i dawała Wam wiele satysfakcji, a radnym, żeby udawało się realizować Wasze plany i marzenia, a Panu Wójtowi, Pani Sekretarz, żeby ten budżet każdego roku, częściej związany z podatkami, był dla Państwa jak najwyższy, żebyście mogli realizować te wszystkie swoje plany i zamierzenia. Myślę, że jak układa się doskonale współpraca pomiędzy samorządami, to Panie Wójcie, na Pana ręce moje gratulacje i tego, żeby Wam się udawały wszystkie Wasze plany zrealizować w terminie, tak jak ten nowy. Państwa bardzo serdecznie. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Niestety Marszałek ze względu na liczne obowiązki nie mógł być obecny tutaj z nami. Prosił, abym przekazała więc Panu Wójtowi, Pani Przewodniczącej Rady Gminy gratulacje. Panie Wójcie, gratulacje. I gratuluję z serca determinacji i uporu w działaniu. Radzie Gminy gratuluję odwagi, bo przecież to bardzo trudna decyzja, jakże ważna, która ciągnie za sobą pewną odpowiedzialność, no i pociągnęła także koszty finansowe. Jestem przekonana, że ta inwestycja szybko zaprocentuje i przyczyni się do podniesienia jakości usług administracyjnych, jak również ułatwi życie nam wszystkim, ułatwi życie mieszkańcom gminy, jak również pracownikom urzędu. Korzystając z okazji, że zbliża się Dzień Samorządowca 27 maja, chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby ta pozytywna aura, która dzisiaj towarzyszyła każdego dnia i żeby ten budynek służył jak najdłużej i jak najlepiej nam wszystkim. Dziękuję bardzo, a oprócz tych gratulacji proszę Panie Wójcie przyjąć jeszcze herb Podkarpacia, ponieważ gmina znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, a wolą marszałka jest to, aby i pragnieniem, aby ten herb znalazł godne miejsce w tym urzędzie i aby ta gmina reprezentowała nasze piękne województwo w całej Polsce. Dziękuję bardzo i gratuluję. Czcigodni księża, zaproszeni goście według wypełnionych funkcji sprawowanych urzędów. Panie Wójcie, to prawda, że nieczęsto mam okazję być zapraszana do Mielca, ale jak tylko jest zaproszenie, staram się być, pomimo że mieszkam w drugiej części województwa. Natomiast proszę Państwa, ja jestem
człowiekiem nie od przycinania wstęga, ale od pracy na to, aby te wstęgi mogły być przycinane, czyli pomagam instytucjom, ludziom, organizacjom pozarządowym, samorządowcom, bo sama byłam wójtem z Mielcem, współpracuję ze szkołami, mając lekcje europejskie z uniwersytetami trzeciego wieku, z osobami niepełnosprawnymi, których miałam okazję gościć w Brukseli. Także dzisiaj odbywa się turniej Łukaci Jeskakaw i młodzi ludzie tutaj z powiatu mieleckiego, uczniowie grają na trzeciej edycji, a każda edycja to zorganizowanie dla ponad 2,5 tysiąca młodych osób z Podkarpacia, tych rozgrywek i nagroda wyjazd do Warszawy, ale nie o to chodzi, proszę Państwa, ja jako właśnie były wójt doceniam każdą inwestycję, która zawsze jest okupiona ciężką pracą, przekonywaniem, sięganiem po środki unijne. Panie Wójcie, gratuluję Panu, gratuluję mieszkańcom gminy wiejskiej Mielec, gratuluję pracownikom, bo podniesienie jakości pracy, otoczenia, w jakim pracujemy, też ma wpływ na to, że jesteśmy bardziej otwarci dla petentów. Ja cieszę się bardzo, że środki unijne w tak dużej mierze spływają na Podkarpacie i powodują, że takie inwestycje mają miejsce, że tak dużo tych środków trafia do miasta Mielca, do gminy i do powiatu mieleckiego. Proszę Państwa, nowa perspektywa, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie 5 lat w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że ta następny krok rozwojowy naszemu województwu oby służyła przede wszystkim tworzeniu miejsc pracy, bo z tym jest największy problem. Życzę, aby ta inwestycja służyła mieszkańcom, żeby wszyscy wychodzili zadowoleni, dobrze i szybko obsłużeni. Wszystkiego najlepszego. Czcigodni księża, szanowna pani europoseł, pani poseł, szanowni koledzy i koleżanki samorządowcy, szanowni państwo. Ja również króciutko chciałem pogratulować panu wójtowi, pani przewodniczącej rady, wszystkim państwu radnym, również jako były samorządowiec tego pięknego obiektu, ale również jako człowiek, któremu bardzo bliski jest powiat mielecki, bo z tego powiatu pochodzi moja małżonka, konkretnie z Rzymienia, i trzymam kciuki również cały czas za powiat mielecki. Szanowni państwo, w tym budynku znajdą pracownicy nowe, bardzo dobre warunki do pracy, nowy bodziec, aby składać wnioski w nowej perspektywie, perspektywie, której być może będzie ostatnia dla nas, tak korzystna jak te, która była i która będzie na lata 2014-2020. Dlatego wszystkim pracownikom, panu wójtowi, Radzie Gminy życzę, aby te projekty, które będą wychodziły z tego obiektu, jestem przekonany, że będą to projekty bardzo dobre, będą służyły rozwojowi gminy Mielec, jak również całego powiatu mieleckiego, a przy okazji całego Podkarpacia. Duża ilość środków będzie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej. Ja myślę, że pan wójt również z pracownikami tego dopilnuje, aby wasi przedsiębiorcy, którzy tworzą miejsca pracy, a są tu również, prawda, moi znajomi, żeby te środki jak najlepiej wykorzystali. Panie wójcie, panu, wszystkim pracownikom gminy Mielec, wszystkim gminom mieleckim, powiatu mieleckiego, panu staroście, panu przewodniczącemu życzę, aby najbliższe 100 godzin, może 150, były dla mieszkańców powiatu mieleckiego spokojne, szczęśliwe, abyście mogli tą dzisiejszą uroczystość jak najdłużej świętować. Wszystkiego dobrego i gratuluję raz jeszcze. Panie wójcie, pani przewodnicząca rady, pan starosta powiatu mieleckiego Andrzej Tawąż nie mógł osobiście dzisiaj przybyć na dzisiejszą piękną uroczystość, dlatego skierował list gratulacyjny, który pozwolę sobie przeczytać w całości, bo jest krótki. List gratulacyjny dla Kazimierza Gacka, wójta gminy Mielec. W imieniu samorządowych władz powiatu mieleckiego składam serdeczne gratulacje z okazji otwarcia nowej siedziby Urzędu Gminy Mielec. Jestem przekonany, że nowe mury przyczynią się do zwiększenia komfortu oraz jakości obsługi mieszkańców gminy. Życzę, by nowa siedziba sprzyjała realizacji zamierzonych celów oraz dynamicznemu rozwojowi gminy, a wysiłek wkładany w wykonywanie codziennych obowiązków
przynosił wszystkim urzędnikom satysfakcję oraz zadowolenie klientom. Andrzej Krawąż, starosta powiatu mieleckiego. To życzenie pana starosty. Proszę przyjąć również życzenia od członków zarządu powiatu. A ta sztywna oprawa tego listu gratulacyjnego wskazuje na tym, że na to, że nasze życzenia są trwałe i ponadczasowe. Szanowni Państwo, zebrani goście, Panie Wójcie, Panie Przewodniczący Rady Gminy, to pomimo tej aury zewnętrznej, takiej troszeczkę może niekorzystnej, mamy dzisiaj przepiękną uroczystość i naprawdę trzeba gratulować przede wszystkim tego, że była ta decyzja bardzo odważna. Wszyscy ci, co zaczynają jakieś budowy, przebudowy, dobrze o tym wiedzą. Warunki pracy wszystkich pracowników będą dużo lepsze. Na pewno pójdzie za tym też podniesienie jakości obsługi tych wszystkich ludzi, którzy będą chcieli załatwić swoje sprawy tutaj w urzędzie. I dlatego też jest to naprawdę bardzo dobra inicjatywa. W imieniu leśników tutaj mogę powiedzieć z Mielca i z Tuszymy jeszcze raz gratuluję i życzę jak największych sukcesów w dalszych inwestycjach, żeby były jeszcze lepsze niż ta, którą mamy tutaj przed sobą. Dziękuję bardzo. Ja proszę Państwa trochę też tak się wzorowałem na tych inwestycjach lasów państwowych, bo powiem, że leśnictwa są naprawdę pięknymi obiektami. Serdecznie dziękuję panowie i myślę, że ta jakość, którą wy też wprowadzacie, jest wysoka, bardzo dobra. Serdecznie dziękuję.